Dzień dobry, dzień dobry. Jakieś półtora roku temu Kuba Wojewódzki był gościem Krzysztofa Stanowskiego na kanale sportowym. Wtedy zachwalał nowo powstałą spółkę, którą otworzył razem z Januszem Palikotem. Janusz Palikot swego czasu to był jeden z najbogatszych ludzi w Polsce. On zaczynał swoją karierę od sprzedaży palet i zakończył na kontrolowaniu 80% Polmosu, czyli kontrolował sprzedaż i produkcję alkoholu praktycznie w całej Polsce. Facet dorobił się gigantycznej fortuny. Ale tuż przed rozpadem jego pierwszego małżeństwa, tuż przed rozwodem, Janusz Palikot lwią część swojego majątku wyprowadził na Cypr. No ale mniejsza z tym. Wróćmy do kanału sportowego i do Krzysztofa Stanowskiego, jak i spółki z Palikotem. Janusz Palikot jakiś czas temu obwiesił za pomocą mediów, że szykuje się mu zajebisty biznes i potrzebuje pieniędzy od ludzi, aby weszli w ten biznes i oczywiście będzie im płacił dywidendy i każdego czeka bardzo lukratywna przyszłość, jeżeli chodzi o współpracę z Palikotem. No, jak rzecz ma się na dzień dzisiejszy? Na dzień dzisiejszy rzecz ma się w taki sposób, że 10 tysięcy osób zostało wyjebanych na 140 milionów złotych, a firma Janusza Palikota właśnie wisi na skraju bankructwa. I tutaj chciałem zaznaczyć podwójne standardy Krzysztofa Stanowskiego. Bo wtedy, kiedy Kuba Wojewódzki u Krzysztofa Stanowskiego zachwalał nową spółkę z Palikotem, to założę się, że tysiące ludzi wzięło właśnie przykład z tego programu, z tego kanału, aby zainwestować pieniądze w spółkę z Palikotem. Na dzień dzisiejszy ta spółka wisi na włosku od skraju bankructwa. I Krzysztof Stanowski oczywiście tą sprawą się nie zajmie. On będzie ślizgał się po wieśniarze z Podbeskidzia, która zrobiła w chuja wszystkie stacje radiowo-telewizyjne w Polsce od A do Z. A żeby sprostować sprawę z Palikotem, z Wojewódzkim, z tą wielką fabryką alkoholi, no to już Stanowski na to nie ma jaj. I tak właśnie wyglądają podwójne standardy w Polsce, w polskich mediach, którym my jako obywatele nie możemy ufać. Wszystkiego dobrego. Cześć.